No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Gothic, kolejny odcinek na moim kanale, zapraszam do oglądania. Więc tak, nastąpiła pewna zmiana, ponieważ jak nie patrzyliście, to zrobiłem sobie wycieczkę powrotną do tutaj miasta, do Starego Miasta. Tak, wiem, że będę musiał uważać, więc oddam zadanie, które zlecił mi ten gościu tam od bramy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, obrałem taki schemat akurat, myślałem, że to się skończyło już dawno temu, że pogadam po prostu ze wszystkimi tutaj ludźmi. W myśl zasady, że skoro w poprzednim, znaczy na tym w poprzednim odcinku, na tym nowym obozie miałem tyle zadań, dwa zadania, to będę tutaj miał jakieś zadania na adekwatnie na moim poziomie, nie? Także... Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd! A, dobra, przepraszam, bo tutaj był gdzieś ten gościu. To okej, to pogadajmy sobie, znaczy poszukajmy tego gościa, który chciał, żeby... To ten? Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Kolejny, który chce mnie wydymać. Dlatego chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To znaczy, że mam ci zaopłacić te. Na to, co mówisz przy obcych. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę. Dzięki. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Mam już dość. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Kolego! To jest, wiecie co, to jest ten rodzaj kolego, gdy ojciec na przykład woła cię do pokoju, albo wraca z wywiadówki, nie? Kolego! Wiecie co jest. Dobra, gdzie jest ten gościu, który zlecił mi zadanie? Jak on się w ogóle nazywa? Czekaj, to było N, L... Kurde, grałem w Red Dead Redemption i nie pamiętam teraz klawiszologii. My, jak Mission... czekaj, cyky... Goddammit, bieżące misje. Zadanie od Torusa. To jest to? Czekaj, nagrywa się? Raz, dwa, dobra, nagrywa się. Wybaczcie, ja tak muszę czasami. Mordrak. Tak, Torus, dobra. Czy ja mam jakieś śledzenie, coś tam? Co to za strażnik? Zły. Jak się w ogóle nazywa, ty? A jak ty się nazywa? Mam się o to twoje szczęście. Dobra, nie chcę. Torus. Gdzie jest Torus, panie kolego? To jest kopacz. Tutaj? Kto tu jest? Kyle. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Masakra. Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję! Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy! Nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Dobra, wydaje mi się, że to nie będę dalej powtarzał sobie. Ty, patrzcie. Powiem wam, że akurat w tej grze nie, takie rzeczy to bawią mnie. W sensie pozytywnie tak nastrajają. Nie, że bawią, no w zasadzie nowa gra i w ogóle zbugowana, nie? Każda gra jest zbugowana. O, tam jest coś, tam jest ktoś. Hy.
Hop. Dobra. Powoli już zapamiętuję te wszystkie. To jest ten Bloodwyn, co mnie chciał też, potrzebował ochrony mojej. Jak potrzebował ochrony twojej? Przecież to on ci proponował swoją ochronę. No ja wiem, o co chodzi, ale tak mi się powiedziało. Gdzie jest ten Tandaranda? A ten? Kto to jest? Na chatę nie można bez zaproszenia wchodzić. Ty, ale byście drzwi ogarnęli. A nie. Torus. Gdzie jesteś, Torus? To jest strażnik. Jaj. Ty? Dexter. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Powiedz ty mi. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Czy to są... narkotyki? Cieniem. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co pokaż ty tam mi masz. Swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Tak, Zew Nocy, ty masz same narkotyki. Mapa kolonii. Ej, mapa kolonii to ja sobie wezmę, bo już mam 50, nie? To jest tak. Oj nie, czekaj, wstecz. Pokaż mi swoje pokaż towary. Mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Tak, wiem. Teraz tak, prawy i cyk. Dobra, i teraz tak, pozostałe. Mam 80. Napoje, żywność. Może jakąś żywność? Surowe mięso. Cyk. Dobra, tu mamy 12. Tu mamy zioła uzdrawiające. To co to jest? Wino. O, pyk, 19. Po co mi to badziewie? Zupa z pełzacza, wartość 10, to też. Piekielnik. Piekielniki zostawię. Serafis, wartość 7. Dobra, oddaję. Potrawka z chrząszcza, wartość 4. No małe. Wartość 4, poczekajcie. To jest wartość 5. Twardzień, jakie drogie. Orkowe ziele. 35. Czy ja jeszcze mogę coś dorzucić? 38. Dobra, 44. Artefaktów nie daję. Tą pałkę mogę. O, obrażenia 2. Pyk. I panie kolego, rudy dam tylko 5. Hop. Nie 10. Jak to zrobić pojedynczo? Dobra, nie wiem, jak się pojedynczo ogarnia. To muszę coś, co ma tutaj 5, o, na przykład malinkę, zabrać. Idę, dobra, 52, niech będę stratny. Przyjmij. Dobra, koniec. I czy teraz jak nacisnę M? Tak. W końcu mam mapę. Brakuje troszkę tego, ale olać to. Ja wiem, gdzie jestem. Dobra. Na całe szczęście zaczyna się to układać mi w logiczną całość. Tu jest jakiś ziomek. Jaki smutny ziomek. Oni wszyscy pochowani. Kurde, co to jest? Noc? A ciekawe, jak tu można... O, cień. Ciekawe, jak tu można odpocząć. Wiecie, o co chodzi? Bo no, teoretycznie... Strażnik bramy, to nie, z tymi nie pogadamy. Tu gdzie, co to jest? Tu jest w ogóle jakieś też przejście dziwne. Chyba jednak na dół powinienem pójść. Wiecie... F5. To jest...
coś, co mi będzie potrzebne. Baltaran. Jak mnie to nie dotyczy. Nie, no czekaj, najpierw idę tą mapę ogarnąć. Najpierw idę tą mapę ogarnąć. Z tym gówniarzem nie będę gadał. Bo mi się po prostu nie chce. On prędzej czy później i tak mnie zahaczy. Pogadam z nim, kupię to, co mi jest, co było potrzebne. To jest... Dobra, nie potrzebuję ciebie, gościu. Hop. Hop, prawy przycisk i W. No, zdecydowanie już zaczynam tak jakby kojarzyć to wszystko. Dobra, ty jesteś kopacz? Herek? Kim ty jesteś? O kurde, jaka rozmowa. Nie. To jak ty mnie tutaj tak atakujesz, to ja nie chcę. Tu? Szakal, to jest ten szakal, kocioł. Kocioł nie... A do czego jest kocioł? Nie mogę nic wziąć, dobra. Panie kolego. Ty wiecie, że ja nie pamiętam, gdzie ten gościu był? On był tutaj? To jest kopacz. To? Hej, mądra decyzja. Dobra, to jest też kopacz. Może tutaj dziś był? Wiecie, ja mam dobrą pamięć, ale krótką, nie? Ten? Jak on się zwie? To jest kopacz, to mnie nie interesuje. No i nie, no to raczej nie było tutaj. Tu jest ten... Dobra, tu był ten gościu. Nie, to jest kopacz. Ajajajajaj. To gdzieś tam koło tego szakala pewnie był. Dobra, albo tu, na dole? Myślałem, że znowu się zabije, nie? To jest kopacz. Tutaj będzie pewnie... Dexter, no, cyk. Siema, dobra, to ten, pokaż mi swoje towary. Swoje mam towary. Tu tylko towar najwyższej jakości. Teraz tak, tą mapę poproszę, s'il vous plaît, czyli to i w prawo. I teraz tak, tutaj dajemy 10 i sprzedajemy wszystko, co możemy. Pyk, 28, wino, to tam było Serafis 7, orkowe ziele. A masz te orkowe ziele. O, jakie badziewie. Brakło mi 3. Ciekawe, czy mogę teraz... Poczekaj. A, patrz, skubaniec w jedną stronę, do której on zyskuje. W stronę, w którą on zyskuje, to jak najbardziej, ale już jak ma być stratny, to niestety tak nie działa to. Dobra, przyjmij. Mamy to. Teraz tak, F5. Mamy to. Dobra, zaczyna się robić jasno. Może pójdźmy w tamtym kierunku. Bo tam wiedzieliśmy, że nic nas dobrego nie czeka. Więc ten torus musi być ewidentnie gdzieś w tamtym kierunku. Czy mam szukać po całej tutaj chacie? Czy po całej chacie, po każdej chacie. Jo pierdziele, jaki RTX, jakie efekty. Dobra, ale widzę, że jak robi się jasno, to oni wychodzą ze swoich chat. I to jest dla mnie szansa. To jest dla mnie szansa na to, żeby spotkać tego obczymura. Pogadajmy od razu z tym gościem. O, jest, dobrze. Mówiłem, że Czech będzie czekał na mnie. Czy to nie on? Nie, to strażnik bramy. Dobra. Ten pewnie groził tutaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy.
Mam już dość tej paplaniny. To się już więcej nie powtórzy. Do obozu bractwa, to jest śpiący. Aha, dobra, to jest ten, z kim gadałem w takim wypadku. Dobra, pierdzielę. O! Nie, to jest cień. Stary, teraz będę 6 lat szukał Horusa. Tu, kopacz. O, tu jakiś ładny chłopak. Kim jesteś? Kopaczem. No jak mam zadanie zrobione, to nie mogę teraz znaleźć gościa, który mi go zlecił. Czy on gdzieś stacjonuje w innych... Ej, ty! Kto? Ja? Wiesz dobrze, do kogo mówię, synku. Coś ci powiem, to mój rejon i nie chcę tutaj żadnych kłopotów. Ale nowi, tacy jak ty, zawsze sprawiają kłopoty, zwłaszcza kiedy buszują tutaj w nocy. Lepiej będzie, jeśli pójdziesz sobie już do domu i nie pokażesz się tutaj zbyt prędko. Przy arenie jest jedna pusta chata, ma daszek nad wejściem. Idź spać. Ale jeśli złapię cię na grzebaniu w cudzych chatach, osobiście postaram się, żebyś już nigdy więcej tego nie zrobił. Dobra, przy arenie jest chata, do której mogę pójść. Czy to jest ta chata? Nie. Przy arenie. Gdzie jest arena? Mapa? No taka trochę średnia ta arena, powiem wam szczerze. Pyku, pyku. Zaraz się okaże, że naprawdę mam jakąś chatę, do której mogę pójść i się przespać. I tam znosić jakieś pierdoły. Tu? Tu jest jakiś gościu, ale to jest cień. Skrzynia. Kopacz. Ej, ty! Dobra, dobra, nie przez... Nie masz tu czego szukać. Uspokój się, no już, już, już. Tu jest arena, tak? Tu jest arena. To by była moja chata chyba, nie? Skrzynia. Tak, to jest moja chata. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze tu... No tu będziemy mieli puste wszystko. Łóżko. No dobra, idź spać. I ile czasu mogę? Śpi do następnego poranka. A śpi do południa. Sen dobrze ci zrobił. Kiedyś takie sprawy. Lepiej się do tego nie miesza. Dobra, to teraz trzeba tylko pamiętać, że tu mamy swoją chatę. Pyk. Guy. Witam, siema, kim ty jesteś? Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, proszę pana. Masz jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Dobra, jakie są zalety starego obozu? Którą chatę mogę zająć? Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Dobra. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Ale śmiecie, ty! Jezus Maria! Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Dobra, czyli muszę zbierać piwo, wino i wszelkie inne dobrocie.
No dobrze, dobrze, tego nie chcę już więcej, znaczy inaczej, nie będę go męczył. Nie będę go męczył, Fletcher. Hej, ty. Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Neg gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Neg? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. Dobra, zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Gość, jaki ty jesteś... Dobra, nie, chodzi o Neka. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Wiecie, o co chodzi? Jak w poprzednim odcinku oglądaliście, to idąc z tym Mordragiem, czy jak tak dalej, wszedłem do jaskini, gdzie był martwy strażnik. I to był właśnie on. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Kim jest Skati, stary, że to się nawet strażnik go boi? Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. No dobra. Gościu, nie wiem, czy polubił mnie, czy nie. Gaj. Dobra, teraz tak, F5. Idziemy dalej, zobaczyć, co my tutaj mamy. To się chyba nie... Kopacz. W tej izbie. Czekaj. O, Huno! Jeśli myślisz, że... Skończ ten papier, widzę, że znasz się na swoim papierze. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? Chętnie spróbowałbym swoich sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Generalnie nie mam pieniędzy, więc na razie nie. Ale okej, można bawić się w kowala. Rozbudowana ta gra, nie powiem, że nie. Jak... O! Ty... A nie, to jest cień. A, i tu już mamy koniec... Nie koniec. Cyk. Ty, kim ty jesteś? Cieniem czy jakąś postacią? Dobra, cieniem. Gdzie jest Torus? Goddammit, powiem wam, że tu bardzo dużo chodzenia jest, nie? Szakal. Szakal mnie nie interesuje. A, no to dobra, to wracamy do punktu wyjścia. To jest to, gdzie byliśmy na tym. Dobra, strażnik. Wiecie co, mam jeszcze jedno miejsce, w które chcę się udać. I to było, czekaj, to było tam? Nie, to było bardziej w tamtym kierunku. Nie wiem, czy ja chcę... Tak, przyjdziemy się tędy, bo pozbieram od razu jeszcze jakieś pierdoły po... tutaj okolicy. Zawsze to mi da parę golda. 100 sztuk złota? Na przykład. O, tam widzę jagódkę po lewej stronie. I
Pyk, jagódka. Te jagódki to zawsze... Dobrze, że tu nie ma czegoś takiego, że muszę jeść, bo na przykład będę głodny, nie? Tych elementów survivalu. Szabi, to jest gra z 2001, czy tam drugiego. Z czego ty oczekujesz? No wiem, ale wiecie, o co chodzi. Teraz ludzie pewnie... Nie zdziwiłbym się, jakby mody do tego powstały, które wprowadzają element survivalu. Ty, a wy kim jesteście? A to strażnicy, to nie. Strażnik. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Mówimy to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. A czy... No jasne, oto moja ruda. Chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda. Bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. Ja pierdzielę, mnie tutaj wszyscy chcą normalnie okraść. To jest tak nieprzyjazny świat, moi drodzy, że... I ta bariera. Ale my tą barierę rozpierdzielimy. Czy nie wiem, czy na tym to polega, że tą barierę trzeba zniszczyć, ale... W każdym razie są trzy części Gothica, także... A multum modów? I tutaj kolejne historie powstają? Kto wie, no może jak się wiecie, wkręcę, to się okaże, że znalazłem grę, w którą będę grał, nie? Aczkolwiek, no mówię, na razie... O, pyk. 5. Dobra. Dobra, jest cierwojad. To chowamy. Cyk. Mięsko. Mięsko, o. Pyk. I je w piąteczkę. Dobrze. Tam są mili panowie, z którymi jeszcze nie pogadałem. Czy ja... Nie pamiętam, czy ja z nimi gadałem. Muszę zobaczyć. Cyk, strażnik mostu. Wy mnie nie interesujecie. Tutaj. Oni gdzieś się chyba tutaj przechadzali. O, jest ta dwójka. Ja olałem ich z tego względu, że chciałem iść szybko do miasta. Tak. To się już więcej nie powtórzy. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Nie mam piwa. To poszukaj. To najlepsza rada, jaką otrzymasz ode mnie za darmo. A skoro już będziesz szukał, znajdź dla mnie jeszcze parę bryłek rudy. Mogę ci wiele opowiedzieć o różnych zwierzakach, ale to cię będzie kosztowało. Mhm. No dobra. Ej, ty. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Dobra, na co polujecie w takim wypadku? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. W bambuko leci. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Wilków najbardziej się... Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Dobra, skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Kupić pewnie, tak? Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy.
Dobra, mapę mam. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Okej. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. A dlaczego? To akurat wiem, bo już kupiłem, ale... Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. No a dobra, że 50 bryłek tego. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Ej, ja mam kilof. Znaczy, wydaje mi się tak, że miałem ten stary kilof. No dobrze, bardzo zacne informacje od niego uzyskałem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że mógłbym coś zjeść. Na przykład szynkę. Cyk. O, i jeszcze teraz bardzo bym prosił jagódeczkę. Jestem już najedzony w piąteczkę. No i dobrze, i wracamy do tego zakichanego starego tędy, tamtędy. No, możemy tędy spróbować. To w ogóle... Pływanie tutaj to jest cudowne, nie? Ale powiem wam, że nawet w Gothiku jest pływanie, a w New Worldzie tego pływania nie ma. Dobra, czekajcie, bo tak, drewniana łyżka. No bierzmy to, to też sobie sprzedamy. Tam są jakieś te badziewia, to nic mi to nie da. Ostrzegałem cię, żebyś trzymał... Sorry! Czy oni mnie teraz będą gonić? Czy po prostu przestali? Nie! Spróbuj tego. No, ale mu pokazałeś. Bryłki oddane. O taki wał. O taki wał. Czekaj, który dzisiaj jest? 11? Tak, 16:33. Obszar Word zapisane. To jest to? To jest to. No, dobra, to idziemy tamtędy. Nie będziemy ich męczyć. Nie będziemy ich męczyć. Ostatni raz spróbujemy tego Torusa znaleźć. Ej, sporo dzisiaj się dowiedziałem, ale... Mam wrażenie, że gra jest taka... spokojna. Ale chociaż ruszyło się coś. Tak moim zdaniem, nie? Chociaż coś się ruszyło, bo... Ostatnio błądziłem we mgle. Może dobrze, że poszedłem tam z Mordragiem, bo zawsze to było jakieś ciekawe... Tutaj strażnik. Ciekawe... O! Torus? W dzisiejszych czasach na nim... Nie. W dzisiejszych czasach... Nie powi... Dobra, jest Torus. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać... Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. No dobra. I co, już? No i fantastycznie. O, Diego! Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Czy ja z nim gadałem? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę... Nie pamiętam.
Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Dobra, pozostałe, bariera, dobra. Nie, to mi nie jest potrzebne. Trzymaj się. Diego. Grimm. To się już więcej nie powtórzy. Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grimm. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. Jak wygląda życie... W kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. No w sumie logiczne, nie? Jakby nie było. Dobra, to słuchajcie. Skoro zrobiłem zadanie dla Mordraga, znaczy z Mordragiem. To nie. Dobra, koniec. Czyli nie mam możliwości pogadać z nim więcej. Diego Cień. Strażnik. Jeśli myślisz, że zawsze to samo. Kogo warto tutaj chciałbym zostać cieniem. O. Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Tak. Tak, rozmawiałem. To świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Mnie to nie zaszkodziło. W każdym razie, poważnie. To się już więcej nie powtórzy. Kogo warto tutaj poznać? O, może ten mi pomoże. Jak podpadniesz strażnikom, porozmawiaj z Gravo. Znajdziesz go na kąpielisku obok bramy do zamku. Brama do zamku. On zajmuje się ludźmi, którzy wplątali się w kłopoty. Zwłaszcza nowym zdarza się to niezwykle często. Gravo, dobra, okej. Okay. W tej historii musi być jednak ziarno. A gdzie mogę znaleźć Torusa Diego? No nie, no Diego jest już. Dobra, do tego tu już nie mam o czym tak naprawdę z nim rozmawiać. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak w końcu wydajesz. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, dlatego... Dobra, W tej historii... To znaczy... Jak... Tu już z nim nie gadamy. Trzymaj się, kolego. Nie można polegać, od co? Tu z nim nie będziemy gadać. Baltaran to jest ten gościu, który ten... No dobrze, no słuchajcie. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dobrze. Fantastycznie, czyli w takim wypadku mamy kolejne zadanie zrobione. To było M? Nie, to jest mapa, to jest M. N. Przyjęcie do starego obozu. Dobra. To nie. Tu. Dałem złemu amulet Neka, zyskując tym samym ważnego sprzymierzeńca. No i co mi to dało? Czy ja w tym momencie mogę iść do Diego i powiedzieć mu o tym? Zobaczymy. Pyry. Tutaj jest ten Diego. Jeszcze raz, cyk. Zawsze to samo. Nie. Okej. Okay. Trzymaj się. Może Torus? Zachowaj to dla siebie. Zawsze nie powinien.
To też nie. No dobra. Czyli w takim wypadku dalej muszę szukać kogoś, kto zleci mi jakiekolwiek zadanie. Co słychać, Grabo? To jest ten gościu. Zrobiłem roboty w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Dobra, ty mógłbyś mi w jakiś sposób... Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych? Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki i takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. Mam już dość tej paplaniny. Dobra. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, a? Jestem człowiekiem, popełniam błędy. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa. A to już bardzo niedobrze. Jako żółtodzik musisz go mieć po swojej stronie. Więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. No dobra, możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Nie. Nie mam kłopotów. Dobra, zapytajmy się jeszcze jedną rzecz, ale to akurat już zrobię tak. F5... Na sam koniec, moi drodzy, bo i tak już jest 42 minuty, ale to jest chyba taka gra, że... Ej, nie wiem... Pozycja 1. Dobra, pozycję 1 bym chciał. Pogadajmy z Torusem, tak... Czekaj, tak. Czy... O! Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę... Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Dobra, tysiąca to ja nie mam. I nie będę miał, ale wiem jedno. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Kolejny odcinek za kilka dni. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Hej, kolego. Nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Ty snaf. Dobra, jak leci, snaf? Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? O, zadanko. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć.
No dobra. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć... No dobra, gdzie zapytajmy. Mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tym, dobra. Niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Będę miał to na uwadze. A piekielniki akurat wiem. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wszyscy tego Neka ogarniają. Ale nigdy nie wrócił. Dobra, ale jeszcze i tak gdzie zapytajmy o te piekielniki. Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Dobra. Okej. Okay. To teraz, jak już mam kolejne zadanie, to wiem, że mogę zapisać. I raz jeszcze dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się za kilka dni i zapraszam do innych serii na moim kanale. Pozdro, Szeberal. Hej, hej.